Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj pokażę wam mapki, na których są największe mechanizmy w Minecraft. Tylko mam jedno ostrzeżenie. Ja tych mapek nie przechodziłem jeszcze, więc nie wiem, o co tutaj za bardzo chodzi. Ale tutaj mamy pierwszą mapkę. Na tej pierwszej mapce zmniejszę sobie pole widzenia na normalne. Mamy takie coś, jestem teraz na wersji 1.12.2. Nie wiem, prawdę mówiąc, co to jest za bardzo, ale zaraz się dowiem. Coś tutaj trzeba zrobić. Ja w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi. Ja to pobierałem tą mapkę specjalnie, aby w taki sposób, aby nie wiedzieć, do czego służy. Więc to będzie dla mnie zagadka, dla was też. Ale zaraz coś wykombinujemy. Dobrze, tutaj może jakoś tam się to... Ja wiem, o co chodzi chyba, że usuwarka świata, niszczarka czy coś w tym stylu. Tylko jak to włączyć? Już wiem, co tutaj trzeba zrobić. Szukamy detektora na początku. To jest w ogóle taka wielka mapa, więc jak to się będzie niszczyło, bo to może mi zlagować komputer. A szukamy tutaj klapy. No to tutaj chyba powinno być. Dobrze znalazłem, więc tutaj kładziemy blok. I odpalamy. Wow. Zobaczcie, TNT spada. I to się bardzo równo wysadza. Ej, to niesamowite. Ej, to jest naprawdę dobre. To jest świetne. Jak te TNT spadają. A to tak równiutko. I to leci cały czas dalej. Nie, to jest niesamowite. Takie akcji to jeszcze na tym kanale to chyba nie było. O, i to się całe rozwali. O, tutaj też coś się dzieje? To idzie też. I jeden blok, żeby postawić, i klapę też postawić, i już to wszystko można zrobić za tym jednym razem. To w drugą stronę idzie. I to naprawdę fajne jest. Dobrze, ale co tutaj nad tą mapą? Jeszcze nam pozostały aż 3 mapy do sprawdzenia, więc lecimy teraz do kolejnej. Jesteśmy już na kolejnej mapce, która nazywa się Experience. I tak mapka się nazywa, którą będziemy teraz grać. A tutaj mianowicie jest laptop działający. Tutaj pokazuje coś. Dobra, ja jestem na wersji 1.12.2. Dobrze, teraz wszystko włączę. Tutaj są wykonawcy wszystkie. YouTube, Discordy, Twittery i strony internetowe. A co do YouTube'a, chciałbym was zaprosić do subskrypcji kanału MCCraft. Wejdźcie na Discord też MCCraftu, na Instagram MCCraft Official, na TikTok MCCraft Ety. Dodania łapki w górę. Przepraszam. To dobra, więc tutaj trzeba nacisnąć i przycisk go. Wow, jest ten komputer. Dobra, idę tam. Jest normalnie klawiatura. Ona działa? Chyba trzeba najpierw włączyć komputer. Bo tym przyciskiem. Dobrze, zaczął działać coś. Coś się tam zmieniło. I włączył się. Zobaczcie, coś tu jest. To w jaki sposób? W jaki sposób jest w ogóle zrobione? Tam później zobaczymy. Zobaczcie, zaznaczek Windowsa. Ej, takiego moda to jeszcze nigdy nie miałem. Co, znaczy mapki, nie moda, bo to nie jest mod, tylko mapka. Działa? Coś odpalił? Nie?
12:41. No, 12:41 to nie ma na pewno w tej godzinie, kiedy to nagrywam. Coś tu mogę zmieniać? Windows się pojawia. Zobaczcie, pulpit mi się pojawił. Mogę coś myszką nacisnąć? Coś nacisnąłem i się zmieniło. Wow. No taki komputer to ja rozumiem. Czerwonym. A tutaj na rzecz. Na arańczowym. Na żółtym. Ej, to jest naprawdę dobre. Dobre. Dobry jest ten komputer. A tu mamy kolejny. Kolejne coś. Tutaj też. Więc nie będę czytać zbędnych napisów, więc zaczynam. Zobaczcie, zmieniło się na zielony kolor. Dobrze, pojawiają się tam jakieś kreski. To jest do grania. Możesz tu napisać? Nie. Tutaj mamy jakieś też... O, zobacz, znaczek Windowsa jest. Się ładuje. Chciałbym zobaczyć, czy to jest zbudowane. Wow, jestem wewnątrz gry. A co tu jest? Co to jest? Ktoś mi powie, co to jest? Wow. Jakieś tutaj efekty są. To jak się sobie dostać? Ojejku. Dobra, jestem. Coś tu jest. Strzałka się zrobiła jakaś. O, tutaj nacisnę. Nic zmienia ekran, ale to jest niesamowita jest ta mapka. Tutaj kanał na YouTubie tego, nie budowniczego. Tego, tych komputerów. To jest jego kanał. A tutaj komend bloki. Tutaj jeszcze jakiś komputer. I laptop jeszcze będzie. Więc laptopu też jestem trochę ciekawy. Dobra, włączamy. I zobaczmy. I zmieniło się na zielone. Jest włączony. Więc czekam. Takie coś się pojawia na tym komputerze. Ja idę teraz do laptopa, bo chyba on mnie najbardziej ciekawi. Tu jest już koniec. To się włącza? Zobaczcie. Dziura tu jest. Wow, jakieś... Zobaczcie, ile komend bloków. Ktoś musiał się postarać. Nad budową tych wszystkich komputerów. A tutaj komputer się włącza. Ej, to jest... Tak. Wow. Normalnie ten laptop to mi... To mi na mnie naprawdę dobre wrażenie zrobi. Więc zobaczmy, co tutaj się będzie pojawiało. Jak na razie takie coś się nam pojawia. Naciśniemy coś? Zmienia się coś? Nie, nie zmienia się. Dziwne bardzo. Teraz się nic nie zmienia. Nieco się zmieniło. Wow. Te komputery... Ten komputer są naprawdę dobre. Już tutaj trochę spędziliśmy czasu na tych komputerach, więc teraz przechodzimy do... kolejnej mapki z niesamowitymi rzeczami. Jestem już na wersji 1.13.15 i mam... i się zrozumiem... o tutaj gdzieś.
I to jest ogólnie samolot. Zaraz zobaczymy, czy on będzie leciał. I sami sądzicie, chyba trochę nawet przypomina samolot. Dobrze, a tutaj gdzieś trzeba coś tu zrobić, żeby go odpalić. Więc lecimy tutaj. Aby uruchomić ten samolot, trzeba tutaj... Było coś napisane? Zniszcz ten blok i odpal piston czy coś takiego zanim, więc tutaj krzesiwo biorę, zniszczyłem coś takiego. No i patrzcie, działo to i to powinno, dobra, rzuca TNT. Wszystko zniszczy po swojej drodze. Teraz na mapie o nazwie Pop Gun, więc naciskam zielony przycisk, zobaczymy, czerwony, nic się tu nie dzieje, zgasło coś, dobra, różowy wciskam i tutaj się zapalają różne lampy, a coś nie widzę, żeby się zapalał, dobra, różowa znowu, i coś się nie zapala. Może to ja z tego nie umiem korzystać. Nie wiem, o co chodzi z tym. Ale mimo co? Wow. Ale to zbudowane. Nie, taka budowa to fajna. Jest bardzo fajna. Ktoś musiał dużo pracy przyłożyć taką budowlę. Żeby zrobić taką budowlę. I tutaj, to nie. A czerwonym przyciskiem? To nie wiem. A tu myszka, ale myszka nie działa. Może to ja coś zepsułem, nie wiem. Ale mimo to fajny pomysł na grę. A już wam bardzo dziękuję za oglądanie. O, już się coś pojawiło. Subskrybujcie kanał MC Crown, wejdźcie na Instagram MC Crownowice, dajcie łapkę w górę, wejdźcie na Discordzie MC Crownowice oraz na TikTok MC Crown. Zatem na Instagram proszę, a ja już kończę. Do zobaczenia. Cześć!